Czy to prawda, że akcja filmu początkowo działa się gdzie indziej, ale została przeniesiona do Krakowa ze względu na różnego rodzaju możliwości finansowe? My jsme vlastně původně ten námět psali čistě do Čech, ale to, že jsme vyhráli festival Off Camera v Krakově a získali možnost koprodukce s Polskem, tak jsme vlastně přirozeně využili, protože naše postavy, naše hlavní hrdinové točí film, tak jsme tu možnost přenesli na ně. Takže oni musí ten svůj film točit částečně v Polsku, což vyvolává určitou absurditu, protože oni se snaží z Krakova dělat Brno a je to trochu nesmyslný. Náš film je směsicí reality a fikce, protože naši čtyři hlavní hrdinové jsou skuteční, známí v Čechách populární čeští herci Daniel, Matonoha, Polášek a Liška. Takže tam vlastně z velké části se jedná o motivy z jejich skutečných životů. Třeba Liška se nedávno rozešel se svojí manželkou velice bolestně a tenhle ten motiv v tom filmu dal k dispozici. Takže my mísíme realitu a fikci a vlastně s tím nějakým způsobem reflektujeme život herce, život filmaře, který se pohybuje na hranici mezi iluzí a realitou tak často, že někdy některým hercům nebo filmařům z toho trošku přeskočí. A jak se panu pracuje v Polsce? Práce v Polsku je zábavná, je to zajímavý po všech stránkách. Já jsem, když jsem přijel do Krakova poprvé na festival, tak jsem byl nadšený a jsem pořád nadšený. A samozřejmě při práci, filmové práci, vždycky vzniká nějaké napětí a konflikty a někdo něco někde, ale to nějak nesouvisí s tím, že jsme Češi a Poláci, nebo minimálně, nebo to, že jsme prostě filmaři pod tlakem natáčení filmu, takže mně se v Polsku pracuje dobře. Film będzie się nazywał Polski Film, taki będzie miał tytuł. Jak pan postrzega w ogóle polskie kino? Pro mnie polska kinematografia jest významná světová kinematografie. Patří mezi další evropské kinematografie a já mám k ní velký respekt. Současný polský film znám míň, ale byl jsem na festivalu ve Varšavě. Teďka nedávno v české televizi veřejnoprávní běžel cyklus polských debitů, takže nějaký kontakt s polským filmem máme a opakuju, mám k polskému filmu respekt. Film będzie miał, jest planowany, żeby premiera się odbyła w Karlowych Warach, a czy polska premiera, jest szansa, że się odbędzie na Off Camera? Ten náš film předběžně se jednalo, že by mohl být v Karlových Varech, ale nejdřív ten film musíme dokončit a musí se taky někomu jako líbit, takže nic není jistý, Karlovy Vary nejsou jistý, je to možnost, není to rozhodnutý. A co týče Off Camery, tak já předpokládám, že snad jako nějakým způsobem na festivalu ten film uvedený bude, ale nemyslím si, že třeba v soutěži, to jako asi ne. Že? Jesteś jedyną polską aktorką, która gra tutaj w tym filmie rolę pierwszoplanową. Jak się czujesz na planie filmu w filmie? Jest to na pewno fajny projekt strasznie, bo przez tą właśnie taką dwuistość, że gramy, tak naprawdę kręcimy film o tym, jak się robi film. Więc jest dużo, dużo zabawy, jakiegoś takiego luzu, dużo też improwizacji. No, a wiem, że reżyser mówi po czesku, nie mówi po polsku i nie mówi po angielsku. Czy jest jakieś utrudnienie w pracy? Te języki są dosyć podobne do siebie, więc można się dogadać w systemie polsko-czeskim, ale mamy tutaj też na planie tłumacza, który jest pomocny w jakichś takich sytuacjach, kiedy jednak się nie udaje po prostu dogadać, bo są oczywiście pewne słowa, które są takie same, ale które mają zupełnie inne znaczenie. Kim jest pani bohaterka? Polską aktorką, która jest z ramienia produkcji polskiej, jest dziewczyną producenta i zakochuje się w pewnym momencie w jednym z czeskich aktorów. No i powstają różnego rodzaju komplikacje, perypetie, historie, na które już sami Państwo zobaczą w kinach. Które? A na końcu nie odchodzisz. To była historia, która początkowo się działa w Czechach, prawda? Co polskiemu producentowi się w niej spodobało? Wszystko w tym tekście jest fajne, bo jest to tekst jak zwykła komedia i sięga głębiej i bardzo spodobała mi się taka zabawa formalna pomiędzy tym, co fabularne w filmie, a tym, co dokumentalne.
Marek Knajpt wcześniej kręcił taki film dokumentalny, który był całkowicie udawany, czyli o facecie, który stworzył Karela Gotta. Stara produkcja, ale świetna. I w tym filmie dokładnie, w tym tekście wtedy tak było. Tu się mieszała rzeczywistość z iluzją i to się da już na papierze świetnie oddzielić. I to mi się bardzo spodobało. Do tego taka obyczajowość, której słyną Czesi, że potrafią to podglądać i wesoło pokazywać. Ale wesoło nie znaczy głupio, że to nie jest slapstick, a nie jakieś niefajne rzeczy. To jest naprawdę... To będzie urocza, słodka komedia, po której wstaniemy, wyjdziemy z kina i troszkę się nad życiem zastanowimy. I zdjęcia zaczęliśmy 7 lipca w Karlowych Warach, potem odbywały się w Pradze, potem w Brnie, potem w takim uroczym miasteczku Walmes na Morawach i teraz w Krakowie i w okolicach. Jak finansowanie wygląda? Czy jak duża część jest polska? Polska część, wkład finansowy to jest na grant PiS-u, nagroda PiS-u. Jeśli reżyser będzie realizował film w Polsce, to jest w wysokości 1 000 000 zł mniej więcej. Oraz pan Leszek Czarnecki, Nobel Banku, fundował 2 000 000. Jeśli PiS stwierdzi, że jednak ten film będzie robiony, dostaniemy 2. I to jest polski wkład i to jest 40% wkładu finansowego w film. A jak się pracuje tutaj na planie z ekipą czeską? Na planie jest zabawnie. Polska ekipa nie ustępuje ekipie czeskiej, za wyjątkiem być może Nocnego Życia. Jest bardzo zabawnie. To już trochę się przetarliśmy. Na początku było jeszcze zabawniej, bo słowa nam się myliły i w większości to było naprawdę jak w czeskim kinie. Nie wiadomo, nikt nic nie wiedział. Teraz na gorąco nie potrafię powiedzieć, bo już trochę się zdenerwowałem tym wywiadem. No, o słowie szukać to pani wie, nie? To było pierwsze. Ale to poznaliśmy w czasie lokacji, jak jeździliśmy szukać lokacji. Czesi się zalewali. My postanowiliśmy, nie wiedzieliśmy, z czego się śmieją, więc postanowiliśmy używać nie słowa lokacja, bo wydawało nam się, że jest może śmieszne, tylko słowa oblitka. Coś tak nie wymawia po czesku, to jest jakaś oblitka. Więc myśleliśmy, że śmieją się z naszej złej wymowy, no ale potem się już przekonaliśmy, że to nie o to chodziło. Zamknąć do prawu, to wszyscy szli na prawo, a to chodziło, żeby ruch zamknąć na ulicy, a wszyscy się przesuwali na prawą stronę. Premiera pewnie na off-camera. Bardzo byśmy chcieli. Mamy niejako już problem taki, że film będzie gotowy prawdopodobnie dopiero pod koniec czerwca, a Plus Kamera odbywa się w kwietniu. Może uda się zorganizować jakiś przedpremierowy pokaz. Chcielibyśmy bardzo, to byłoby fajne. Może się zdarzyć, że nie, ale tego jeszcze dzisiaj nie wiem. No właściwie tyle.